Cześć, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy w Metro 2033. I myślę, że wyłączymy zasilanie w pierwszej kolejności. Po to, by skąpać wszystko w mroku. A teraz móc eliminować naszą zwierzynę po kolei. No, z Artiema, który był przestraszonym chłopakiem obierającym grzyby w ognie i jeszcze od czasu do czasu chodzącym jedynie na patrole, zrobił się istny morderca. Doskonale. Zgasimy od razu światełko. I trzeba byłoby zabrać. Ok, z niego nóż. Cofniemy się na razie. Ale taka dryzna jedzie. Może się jeszcze tutaj schowamy. Pięknie. Ta dryzna jest bardzo niebezpieczna, dlatego trzeba się przed nią chować. Przy okazji weźmy nasz nóż. Ona się chyba będzie poruszać w jedną i w drugą stronę. Teraz pytanie właśnie, gdzie powinniśmy się udać w tej kolejności. Czy tam w ogóle cokolwiek jest? Nie wiem, czy powinniśmy przedostać tędy. Nie wiem, pamiętam, że to jest dobra droga. Ale na razie możemy poczekać, aż przejedzie. Przytulony po prostu. Okej, nie zauważyli mnie, świetnie. Tutaj wolę nie używać amunicji. No i teraz pytanie, czy to jest dobre miejsce, do którego ja się powinienem udać? Nie mam zielonego pojęcia. Chyba tak. W tej grze właśnie nie ma czegoś takiego jak bzdurne oznaczanie wrogów. Czy oni się skapną, że w ogóle gasną im lampy na górze? Drezna znowu wraca. Tak, teraz mógłbym zabić strzelca, jeżeli bym się uparł, i kierowcę. Ale wtedy na pewno wszyscy by zaczęli mnie szukać. Sądzę, że po prostu lecimy dalej a la wąż, prześlizgując się po każdym zakamarku. Nioch, 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 nioch. I widzę, że są fanty. Świetnie, mamy... Dobra, bateria się kończy. Trochę pooszczędzamy. Zejdź na dół Porszartiem. No nie wygłupiajcie się. Uważnie. No tak powiem wam, że trochę pechowo trafiliśmy. Się uspokoją. Teraz ten koleś. Okej. Snajper. Pięknie. Dobra, połowa amunicji zużyta. No ale sądzę, że
Radzi mi sobie, radzi z nimi świetnie. Jeszcze jeden gdzieś tu lata. Widzę swoje światełko. Doskonale. Tam jest jeszcze jeden. Pięknie. Powiem wam, że adrenalina mi skacze, bo w momencie, gdyby oni wypalili jednak, to byłoby bardzo ciężko ich pozabijać. Okay. Ja się zastanawiam, czy ja nie powinienem zabić tej obsługi jednak drezny. Dobra, wiecie co, sprzątnijmy tą dreznę, bo ona mnie może denerwować w przyszłości. Idziemy na górę. Aha, chyba że sobie pojedziesz po prostu. Nie, no dobra, to skoro zrobiłeś... O nie, przepraszam, wraca. Do tego mi nie jest potrzebny... Nie wiem, czy to się da tak zrobić. Tak, strzelec nie żyje, świetnie. I kierowca też nie. Doskonale. Zatem drezna wyeliminowana. Gdybym był złośliwy, sam bym teraz poszedł do tej drezyny i zrobił mały hardcore na stacji przeciwległej. Tylko pytanie, czy my się tutaj w ogóle powinniśmy udać w pierwszej kolejności, czy też trochę się pośpieszyłem? Mamy save'a przy okazji. Pozabierajmy amunicję. Chyba mogę zdjąć już maskę. Ciekaw, co się stanie, jeżeli skończy mi się bateria, czy gogle będą do wyrzucenia, czy jeszcze będzie można z nich w jakiś sposób skorzystać. Muszą się chyba naładować. Okej, okay, tam jest jeszcze jeden. Koleś jest... Czy ja w ogóle idę w dobrym kierunku? To też jest pytanie. Zobaczmy. Dobry, dobra. Ja już się bałem, wiecie, że idę w złym. Albo że coś skopałem. Ale skoro gra na razie umożliwia nam takie podróżowanie, to czemu by nie korzystać? Ile mam jeszcze amunicji do rewolweru? Dużo. Ale po prostu jesteśmy ninja w tym odcinku, moi drodzy. Tam jest ten ciężko opancerzony, ta. Czy to jest coś jeszcze ciekawego? Tam jest ten zwykły. Ale mimo że ciężko opancerzony, to i tak przerobiony rewolwer radzi sobie z nim doskonale. Nie da się wejść, ale tutaj w takim razie może znajdziemy jakieś fanty. Wiem, że mnóstwo takich cichych akcji jest... Czy to są ciała? Tak, to są ciała. Mnóstwo takich cichych akcji, moi drodzy, jest w Maestro Last Light. Tam faktycznie możemy działać po cichu.
Niewiele się od siebie. Znaczy mogą się od siebie uczyć, tym słowem. Jedni uważają czystość genetyczną za najważniejszą rzecz na świecie, a drugi ideologię. Drudzy ideologię. Okej, okay, otwórzmy te drzwi. Bo dostaniemy się teraz na stację. Choć bezpośrednio po stacji nie będziemy mogli się poruszać bodajże swobodnie. Ponieważ wymagałoby to od nas, no nie wiem, albo zmiany munduru, albo czegokolwiek innego. Chyba też zostaniemy... O właśnie, w pewnym momencie złapani. No. No i cały mój tryb ninja poszedł w pizdu. When I came to my senses, I lost all hope. Nazi prisoners were used for slave labor or target practice. Grudopolis już niedaleko. Why should we hesitate? Let's shoot this red spy and be done with it. Shouldn't we call the Gestapo? It'll take them forever to get here from Reich. Who'll watch this peak till then? Good point. All right, you red scum. Offer a prayer to your Marx or whoever. To w ogóle zabawne, zawsze nas coś ratuje. Maybe if you beg, we'll think about killing you quickly. Iście hollywoodzki sposób wykańczania. You know, one thing I like about the bad guys. There's always a lot of discussion before they get around to pulling the trigger. A to są Spartianie. Do nich należał właśnie Hunter. Czyli wojownicy metra. You owe me one, kid. You don't look like a rat. Who the hell are you? That's Hunter's token. I'd better take you to Miller. Whatever message you have, save it for him. No, wreszcie zrozumieli powagę sytuacji. Okay, let's move to the armored car. O, i teraz będzie ten moment, którego ja osobiście nie znoszę. Czyli cholerna drezyna. A, w ten sposób ładujemy noktowizor. Doskonale. Czyli w zasadzie już nie będziemy korzystać z latarki. Skoro mamy tego rodzaju źródło widzenia. Fantastycznie. Czy tu się da wejść? Da się, ale... Nie wiem, czy nie zginiemy przypadkiem za chwilkę od tego prądu. Chyba, że... O, właśnie. Weźmiemy sobie kulki i tam można jeszcze wymienić maskę gazową. Zapewne nadal poruszamy się po terenie opanowanym przez nazistów, więc będzie trzeba uważać i nasze umiejętności poruszania się po cichu będą jak najbardziej przydatne. Ja zawsze wolałem, wiecie, wykorzystywać tego rodzaju zdobycze technologiczne jak noktowizory, nawet w świetle dziennym, bo w grach jakoś dziwnie to działa, że zawsze się przydają i zawsze dają radę. Kałasznikow, rewolwer, weźmiemy z niego amunicję. Świetnie, kolejna amunicja. Ja widzę, że niezłą rozróbę tu zrobili. Można to otworzyć? Nope. No i teraz będzie trzeba zmienić jednak na karabin. Dobra, panowie. Zaczynamy najbardziej znienawidzony przeze mnie moment. Good luck to you. Nie dość, że niewiele widać w tej grze. Dwa, oślepia nas światło przeciwnika. I trzy,
Jeszcze dodatkowo wrogów będzie co niemiara. No a wieżyczka sama w sobie przekręca się niezwykle wolno. Dobra. Nie wiem, czy właśnie powinniśmy na jechać na noktowizorze. We'll try to get past the roadblocks quietly. Keep your cool, and they might overlook the fact that we're standing in for the crew. If it all goes to hell, just do as I say. Wiesz, że na pewno trafi szlak. To jest po prostu pewne. My będziemy musieli wybić połowę czwartej rzeszy. Dwa trąbnięcia. Czy ja mogę zdjąć ten noktowizor? Bo jakoś tak mam go, wiecie. Okej, oczywiście opancerzona drezna musi być. Tak będzie mnie gonić, jestem przekonany. I wielkie R od Reich. What are you doing out here? This vehicle, it's not on the transport schedule. We've been sent to the forward roadblock, Herofser, to deliver the ammo. They've already received the ammo shipment. Who are you? Raise your eye shield. Stop! Alert! Mogę już go zabić? Mogę już go zabić? No, przynajmniej tego nie przeżył. Dobra, odwróćmy się, bo tam na pewno będzie nas coś gonić. O, dobrze poszło. Nie ma co. Dobra, wczytaj punkt kontrolny, tak jest. Bo czy ja mogę zdjąć ten cholerny... Ja nie mogę zdjąć tego wizora. Pięknie. Dobra, od razu. Wracamy. Pięknie. Jeszcze druga. O Jezu. Jak ja naprawdę nie lubię tego momentu, to jest coś przerażającego. Zwłaszcza, że teraz jeszcze na tym noktowizorze jadę, to już w ogóle niewiele widzę, jak mi świecą. Oj, ten Redux. Ten Redux. Niepotrzebnie się obróciłem. Doskonale. Choć w zasadzie jak tory są zablokowane, to jakim cudem oni tam nas gonią? Tak, nie? Co jest? Znowu strzelana czuję? Po prostu masakra jakaś. Ja teraz strzelam to po prostu w źródła światła. God damn it. Jezu, przebij się w końcu przez to. Nic nie widzę totalnie. Naprawdę, dziękuję bardzo. Wow, dobra, niech nasza drezyna magicznie się zreperuje. Przydałby się save'a w sumie. O, dziękuję za save'a. Czy ja mogę już zdjąć ten noktowizor? Spodziewam się, że goni mnie coś dużego. Matko
boska. O, fajnie! Zdechł nam silnik. Stary, mamy przejebane przez ciebie. Byle dziś? Szkoda, że nie widzimy tego pancernika, bo nie mogę zdjąć. Co? O, fajnie. Ej. Nie bardzo mi się to podoba, nie bardzo mi się to podoba, nie bardzo mi się to podoba. Dlaczego oni wszyscy we mnie walą mocno? Ała, 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 ała. Matko boska, zaraz giniemy, autentycznie. To jest po prostu jakaś masakra. Nie, ten poziom zawsze był ciężki. Ale powiem, że to i tak jest, powiem wam, że to i tak jest cud, bo o, wreszcie skończy się ten cholerny telewizor akurat chyba. Jak? Co ty robisz? O, nice. No, teraz będzie trzeba zrzucić poziom, super. Skończy się na chwilę energia, za chwilę. No. W ogóle nikt nie zginęliśmy jeszcze ani razu. To jest coś cudownego. Się odwrócę na wypadek, gdyby znowu jakaś drezyna wpadła na pomysł nam wejść na plecy. Co jest? O, świetnie. No nareszcie. Przy okazji. Nie Harry Artyom, tylko potrzebuję więcej energii. Pięknie. I teraz znowu. Tu jest pomieszczenie, poczekaj na mnie. Nawet nie znam jego imienia tak naprawdę. Nice. Dobra. Pewnie będzie tu coś ciekawego. Kluczyk. Cudownie. I dodatkowo broń. Ale jej nie będziemy używać, bo mamy lepsza. A przy okazji kolejny notatnik. I kilka kulek. W ogóle dobrze wtedy nie strzelałem też z dobrej amunicji, bo nie miałbym pieniędzy na zakup tego wszystkiego. A, Ulban. Zdejmijmy to. Myślę, że możemy zapalić sobie chyba zwykłą latarkę. Na razie... Wsadzili mu w usta. I połaźmy ze zwykłą latarką, bo i tak dużo widzimy, więc nie ma chyba najmniejszego powodu nawet się tym przejmować. I teraz pytanie. Znowu teraz... Znowu... A ty automatycznie odpalasz mi to. Świetnie. Przeszliśmy ten poziom, w ogóle nie ginąc. To jest coś niesamowite. A polis jest po lewej. Tak troszeczkę na skręcie i jest napisane polic. Nie. Pecelis. Plici. Nie, nie, jak to po prostu korzystać. Okay. Ale zaufajcie mi, nie może być tak łatwo. Chunk. Watch out or you'll get knocked senseless, so either duck or shoot. Yeah,
A creepy place. Always stay on guard in these tunnels. Relax for a second and you are dead meat. Once we had an incident, the only thing left on the rail car was the guy's clothes. Nie, będziemy jeszcze trzymać ten noktowizor. Listen up. We'll be approaching a station soon. It should be deserted, but be ready for anything. Znając nasze szczęście, nie będzie opuszczona. Someone must be there. Take him out, Artyom! A rail car! Close those gates! This is the start. We gotta get out of here quickly. Dobra, au, co jest? Wow. Here we go! Take him out of the car! Okej, okay, to będzie na pewno bolało. Auć! Jezus Maria, co się dzieje? Okay, kolejna apteczka. Profilaktycznie leci. Koniec? Jo, dziękuję. Dobra, więcej amunicji, świetnie. No, to zawsze nawet nie będziemy się wychylać. Widzę, dziękuję. Dalej ścigają nas? Chyba nie. Po to właśnie zamontowałem laser, wiecie? Żeby... bo tutaj generalnie nie ma celownika samego w sobie i to mi zastępuje taki celownik. Coś tu chyba biegało. Czy widzieliście przez chwilę. Wow. No i teraz będzie zabawna jazda. Przy okazji apteczka. Mogę jeszcze zabrać zapasy? Nie. Dobrze było. Światła praktycznie nie ma, więc używamy noktowizora. A dzięki temu laserowi wiem przynajmniej gdzie strzelam. Jesteśmy w jakiejś starszej części metra. Tunelach od dawna nieużywanych. Idibo! I've heard so much about it. So that's what it looks like. Ta zajezdnia też będzie interesującym miejscem. Zwłaszcza, że będzie tu mnóstwo potworów. I nie jestem pewien, czy nasz kompan przeżyje. No. Widzicie, no sali jest tu dużo. Strasznie dużo wytrzymują. O! Może jedna apteczka? Gdzie on jest? Mam wrażenie, że te sale są jakieś mocniejsze. No i użył granatu. No dobra. W sumie bardzo taka drastyczna śmierć. Ścigają mnie? Tak, ścigają, ale ja jadę szybciej i to dużo szybciej. Czy mógłbyś, nie wiem, przesiąść się na miejsce kierowcy? Fuck! Lepiej się teraz nie wychylać. On ma, nasz bohater ma więcej szczęścia niż rozumu po prostu. I to masakryczna ilość. Świetnie. Tunel się ze mną zasypał? Nope. Ale ja zrobię tak, że najpierw to przede wszystkim podładujemy sobie wszystko. Świetnie. No i teraz użyjemy znowu. Zapasy pewnie dalej są tutaj do zebrania. No właśnie. Tylko, że są to głównie bomby.
sumie to już niedaleko jesteśmy też do naszego głównego celu. Mówię tutaj o Polis. Okej, z tej strony jest trup, więc tędy idziemy. Są też pułapki. Interesujące. Mało mam okazji wykorzystać, powiem wam, granaty. O, fajna broń. Taka naprawdę konkretna, już widzę. Może też coś będzie. Trochę więcej amunicji, świetnie. A tam? Jeszcze troszeczkę cofnę. Okej. Na razie nic więcej. To była chyba nawet taka broń, którą ja zrobiłem wcześniej. Po prostu weźmiemy z niej amunicję. Tutaj tak samo, więcej amunicji. No, Sale musiał tutaj nieźle szturmować pozycję tych ludzi. Ale trupy wyglądają na świeże. Coś tam uderzyło. Czy miał za zadanie nas przestraszyć? Ok, bierzemy notatkę. W sumie poza tą notatką tutaj chyba nic więcej nie było już, chyba że zwykły rewolwer, ale to nas nie interesuje. No dobra, czyli znajdźmy wyjście z tego miejsca. Chyba będzie gdzieś na tamtej części tunelu, albo może z tej strony jeszcze coś będzie. Widzę kolejną pułapkę, odmontujemy ją. Powiem wam szczerze, że chyba właśnie tutaj musimy zejść. Tylko tu widzę gaz. Założymy od razu sobie maskę. Nie wiem skąd to światło. A, z tych fluorescencyjnych grzybków. I dojdziemy zaraz chyba na stację, która... której też będzie ciekawy motyw. Związany z... cywilami. A to w ogóle strasznie daleko się od... To daleko poszliśmy od Polis, bo Polis jest po lewej stronie na górze, a my tu już w ogóle na okrężną, na drugą stronę metra przedostaliśmy się. Wow, ile pająków. Bierzemy apteczki, bierzemy naboje. To będzie denerwujący moment też. Z takim eskortowaniem chłopca. Pamiętam to. Kapitan. Przekaz. Duża amunicja. I don't know what the hell you're doing out here. But an extra gunman's always handy. The passage to the station is closed off until the evacuation is complete. Prepare for battle. Take whatever spare ammo is left in the stash. You're one of us now. Our squad is called Children of the Underground. Jedyne, do czego można się przyczepić w metrze, to mała różnorodność przeciwników, zwłaszcza mutantów. Ja sobie zaciemnię ten obszar, moi drodzy. Chyba nawet nie musiałem, bo czarni bodajże będą chyba atakować, albo... No Sale z umiejętnościami paranormalnymi. Strasznie mocno wieje.
Wow. Dobra. Czyli mam tutaj do czynienia zdecydowanie z czymś silniejszym. Wiecie co? I zmienimy sobie chyba teraz właśnie na, powiedzmy, pocisk, na zwykłe bomby. Wstawajcie, ludzie. Ja chyba jeden nie przeżył. Bierzemy amunicję. No i gdzie jest wróg? Dawać mi go. Słysz, no. Dobra, gdzie oni są? Tam jest jeden. Dobra, zdejmij go NPC. Będę strzelał pojedynczymi nabojami. To by nie marnować amunicji. Serią dopiero wtedy, kiedy będę musiał. Idź ode mnie! Może jednak bomba. Kurde, latające jeszcze są? Ci nasi kompani są chyba trochę nieśmiertelni. Jednej rzeczy w tym trybie naszego poziomu zdrowia. Jest jeszcze jeden. Rzućmy mu tam bombę. Teczka. I znowu bomba. Jezus, ile was tu jest? Pięknie. Daliśmy radę, czy nie? Chyba daliśmy. Cudownie. Wreszcie wykorzystałem troszeczkę bomb. Zdejmij ten. Ale jaka rzeź. Masakra. Większość amunicji nawet zużyłem. Przy okazji podmuch... Nie wiem, czy to jest podmuch kinetyczny, czy jakiś tam inny psychiczny. Pozabijał wszystkich, którzy się tutaj znajdowali, tylko my przeżyliśmy. Oczywiście, jak zwykle. Dobra, jakaś dodatkowa amunicja, cokolwiek. Znaczy, nie sądzę. A w takim razie zabierajmy się stąd jak najszybciej. O, wdarły się. Too many of the mutants broke through. Polis must be warned. But my fighting days are over, as you can see. I have a critical mission for you. Go up to our radio beacon, contact Polis, and broadcast the emergency message I have prepared. Good luck, brother. Okej. Okay. Zawsze jak się tak zapali ekran, znaczy, że podejmujemy jakąś kluczową decyzję, bo ja chyba mogłem nawet tego nie zabrać. Jakoś tak kojarzyłem. Dobra, zobaczmy. To jest może coś ciekawego? No, 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 też nie. Musimy pójść tędy, ale tu jest chyba jeszcze wejście na górną barykadę i notatka.
Okej. Okay. Ale tak czy siak, moi drodzy, myślę, że przy następnym save'ie zakończymy odcinek, bo robi się on już za długi zdecydowanie. Drenz za bardzo też nie ma co brać. Słucham do przodu. Trzeba zaopatrzyć się w amunicję na najbliższym miejscu, w którym będzie to możliwe oczywiście. Okej, okay, słyszę znowu na salę. O, i mamy save'a. A, te badziewia, dobra. To będzie dopiero zabawne, ale to już w kolejnym odcinku. Dzięki za uwagę i hej, papa.